tym wideo pokażę Wam aż 7 potężnych nawyków, dzięki którym Wasz styl życia ulegnie całkowitej zmianie. Zaczniecie realizować Wasze cele, Wasza motywacja wzrośnie i zaczniecie osiągać sukces. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Pierwszym nawykiem, jaki sprawi, że staniecie się ludźmi sukcesu, jest ustanawianie celów. Jeżeli nie wiesz, dokąd zmierzasz, co udało Ci się osiągnąć, a co nie i gdzie chcesz być za określony odcinek czasu, to oznacza, że dryfujesz bez celu po oceanie życia. Kiedy uda Ci się ustalić określony cel, wiesz, dokąd zmierzasz, wiesz, ile musisz zrobić, aby go osiągnąć, wiesz, ile jeszcze Ci brakuje do ukończenia celu. W związku z tym łap za kartkę i napisz 5 życiowych celów, jakie chcesz osiągnąć. Następnie rozbij je na mniejsze części i niczym gąsienica pożerająca liść, zacznij je konsumować. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu zaczniesz zbliżać się coraz bardziej do Twoich celów, a nawet jeżeli jest to projekt Twojego życia i potrzeba na niego ogrom czasu, zawsze będziesz mógł zobaczyć, jak daleko do tej pory zaszedłeś. Drugim sposobem ludzi sukcesu na lepsze życie jest wstawanie o poranku. Lubisz swoje poduszki tak bardzo, że najchętniej byś się z nimi nie rozstawał? Bardzo mi przykro. Jeżeli chcesz stać się człowiekiem sukcesu, musisz zacząć wcześniej wstawać i szybciej kłaść się spać. Nie ma innej opcji. Wcześniejsze wstawanie da Ci więcej czasu. Wstając codziennie jedynie godzinę wcześniej, w skali roku uzyskasz aż ponad 15 dni swojego życia. Oprócz tego o poranku Twój organizm jest najbardziej wypoczęty i skory do pracy, zarówno tej fizycznej, jak również umysłowej. Dlatego marsz! Już dziś ustaw swój budzik na 5 nad ranem i rusz swoje 4 litery o poranku. Tak, na marginesie, osobiście nie muszę budzika ustawiać, ponieważ trójka moich kochanych dzieci codziennie ściąga mnie z łóżka, kiedy tylko pierwsze promienie słońca spadną na ziemię. Dziękuję Wam za to, moje urwisy. Trzecim nawykiem ludzi sukcesu są regularne ćwiczenia i dieta. Ruch to zdrowie, ruch to siła, ruch to witalność, ruch to dobre samopoczucie. Zakończ swoją znajomość z panią z budki z kebabem. Wyrzuć kartę stałego klienta McDonalda i zacznij ruszać się, a zobaczysz, że wyjdzie ci to na dobre. Po pierwsze, podziękujesz mi za kilka lat, kiedy twoi znajomi zamiast stać w kolejce do lodów włoskich, będą stać w kolejce do lekarzy. Po drugie, regularne ćwiczenia i dieta dadzą ci więcej energii i sprawią, że poczujesz się lepiej. Myśl, że umiesz 10 razy przypłynąć basen albo przebiec 10 km, napawa każdego dumą i sprawia, że chcemy być lepsi, że chcemy więcej ćwiczyć i jeszcze lepiej wyglądać. Czwartym nawykiem ludzi sukcesu jest nauka. Myślisz, że szkoła nauczyła cię wszystkiego i nie musisz sięgać po żadną książkę? Przyjacielu, muszę wyprowadzić cię z błędu. Jak mówi stare przysłowie, człowiek uczy się przez całe życie. Mój dziadziuś dodaje do tego, że głupi się rodzi i głupi umiera. Rozwój własnej osoby i ciągła nauka jest niesamowicie ważna. Zdobywając nową wiedzę i umiejętności, po pierwsze stajemy się lepszymi ludźmi, po drugie stajemy się bardziej atrakcyjni na rynku pracy. Oczywiście ci z Was, którzy chcą prowadzić własny biznes, tym bardziej powinni kłaść nacisk na ciągły i nieustanny rozwój. W dzisiejszych czasach jest to takie łatwe. Sam YouTube to kopalnia wiedzy, a przecież jest on darmowy. A książki, e-booki, kursy, seminaria, w dzisiejszym świecie możemy stać się ekspertami w dowolnej dziedzinie życia, jeżeli oczywiście poświęcimy dostatecznie dużo czasu i energii na to, aby zdobyć wiedzę. Piątą cechą ludzi sukcesu jest umiejętność współpracy w grupie. Jeżeli myślisz, że wszystko zrobisz sam, to albo zrobisz to źle, albo nie zrobisz niczego. Współpraca w grupie i tworzenie sieci współpracowników to jedyna droga do osiągnięcia sukcesu. Pracując w grupie, zlecasz zadania innym osobom po to, abyś ty mógł jak najlepiej wykonywać swoje zadania. Oszczędzasz czas i dzięki temu szybciej osiągasz cele. Wydawać by się mogło, że budowa grupy osób, które cię wspomagają, może być trudna. Dzięki jednak takim serwisom jak Upwork czy Fiverr możesz kontaktować się z osobami z całego świata, które wykonają dla Ciebie bardzo wiele zadań zdalnie. Twoi współpracownicy mogą więc pochodzić z Azji, Brazylii, a nawet Nowej Zelandii. Dzięki sieci granice przestają mieć znaczenie, a Twój zespół może składać się z przeróżnych osobowości. Szóstą niesamowicie ważną umiejętnością ludzi sukcesu jest zarządzanie pieniędzmi. Wiedząc, jaki jest nasz dochód, na co wydajemy najwięcej pieniędzy, czy też ile co miesiąc możemy odłożyć czy zainwestować, stajemy się panami naszych pieniędzy i to one zaczynają służyć nam, a nie na odwrót. Świadomość naszych finansów nie tylko uratuje nas od wpadnięcia w długi, ale również sprawi, że podejmowanie wszelakich decyzji związanych z pieniędzmi przyjdzie nam znacznie, znacznie łatwiej. Weźmy choćby prosty przykład.
Kiedy nie wiemy, ile pieniędzy odkładamy co miesiąc, nie możemy zaplanować do przodu wakacji czy zakupu na przykład nowego telefonu. Kiedy jednak wiem, że co miesiąc jestem w stanie odłożyć na przykład 500 zł, to po pół roku będę posiadał 3000 zł wolnych środków, które pozwolą mi na określone wydatki. W tej samej sytuacji, kiedy nie planujemy do przodu naszych wydatków, wakacje czy zakup nowego sprzętu spadają na nas niczym grom z jasnego nieba i najczęściej musimy posiłkować się pożyczką bądź kredytem. Siódmą niesamowicie ważną umiejętnością jest właściwe określanie naszych działań, skupiając się na celach, które są dla nas szczególnie ważne i eliminując te, które nie muszą być zrealizowane, oszczędzamy nasz czas i stajemy się bardziej efektywni w działaniach. Kiedy więc następnym razem nie będziesz wiedział, w co włożyć ręce, zatrzymaj się na moment i zastanów, które zadanie jest dla Ciebie ważniejsze. Wybierz tą pracę, która wydaje Ci się bardziej nagląca. Kiedy więc będziesz zastanawiał się, czy lepiej pograć na komputerze, czy też zająć się budową swojego nowego bloga, stanowczo i szybko wybierz to zadanie, które jest pilniejsze. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że to wideo pomogło Wam w jeszcze lepszym rozwoju własnej osobowości. Jeżeli tak się stało, zapraszam Was do lajkowania, komentowania i udostępniania tego wideo wśród swoich znajomych. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.